Siemano, siemano, kochani widzowie. Dzisiaj będzie się działo, bo wywożę złom, albo przynajmniej coś dokładniej pakuję złom na samochód. Trochę stacjonuję elektroniki, kabli miedzianych, tam z tych telewizorów, z pralek, zmywarek i tak dalej. No to wiedzieliście, trochę ja używam młota, bo bez młota to nie robota. No i po prostu pokażę wam, ile tego wyszło z tych telewizorów, zarówno elektroniki, z tych cewek, tych kabli naokoło, od kutaszy, tych tak jakoś tak. No, będzie się działo. Dobra, powiedzmy, że złom jest zapakowany. Jak widać, znaczę mierzę. Tutaj od góry teraz ustawię sobie te skrzyneczki z elektroniką, bo elektronika dzisiaj jedzie do pana Mateusza. I co? Jedziemy z tym koksem. Jezu, jest tego tu. Uzbierało się tego naprawdę dużo. A to jest totalnie wszystko. A jeszcze chyba po tym, po wywiezieniu od Mateusza elektroniki, dokoktuję tutaj jeszcze po sam dach. Tylko to muszę sobie zrobić jakąś poprzeczkę, żeby na głowę nie wpadło nic. Bo to jest ważne, żebym bezpiecznie woził. A i chyba obkleję te szyby jeszcze taką taśmą małą albo czymś tam w podłoże. No i tak, odwiedził mnie Adrian. Bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrowienia Adri. Oddzielił mi tu kabelki, które ja jeszcze je spróbuję te oskrobać. To są kabelki dla Mateusza. Trochę puszek pozbierałem jeszcze, jak widać. Elektroniki dla Mateusza bardzo dużo. Tak jak widać, nawet miejscami jest tam jeszcze aluminium, miedziucha. Ale no, nie wszystko uda mi się oddzielić. No chyba, że tam jeszcze gdzieś usiądę. No i zobaczcie, najbardziej chodziło mi. No. O, i z tego są pieniądze. Chodziło mi o tą rzecz. Tą miedziuchę. Kto wie, to wie, że w tym jest najwięcej pieniędzy zawsze. Miedziuchy. Te cewki. Nie wiem, ile tu ich jest. Nieważne. Ale zaraz pędzę do Moniki. Aluminium. I takie. O, taka mieszanka wydoska się trafiła. Samochód jest jeszcze minimalnie dokoksowany. Tyle widać. I co? Ruszamy zaraz do Mateusza. Chcesz jechać do Mateusza, ale z pustym samochodem nie pojedziesz. Dobra, bierzemy elektronika. Elektronika, kabelki i jedziemy. Dobra, już nie mam czasu na wyrywanie tych, chociaż szkoda trochę tego aluminium. Ale dobra, szkoda. Dobra, jedziemy z tym wszystkim. Nie no, tego to nie oddam. Czekaj. Tego nie. Coś tu było jeszcze. Coś było to takiego. A, tam na dole, widzicie? Nie, tego mu nie oddam. To jeszcze mogę odżałować, ale tego nie. Tu patrzcie, miedziuchy. Tutaj. Jest. Aluminium, raz, dwa, trzy. Nie no. Dobra, to pójdzie kolejnym razem. Może bez tego. Bo tutaj jeszcze mogę odżałować jeszcze. Potem ten metal odzyskuję. Aluminium też odzyskuję. Dobra. Gdzieś tu w życiu ciężkie. Piękny dźwięk. Może się pomieszczę inaczej. Zobaczę, może spróbuję to jeszcze inaczej wziąć. O nie. Tego nie. Thank you.
Dobra. O, tu mam jeszcze mocno pobielony. I kabelek. Kabelek do niego pojedzie ten. A mosiądze moje, gdzie tu miałem? Tutaj. Też mi coś tu się przylepiło. No. Dobra, tą skrzynkę też. Wezmę tam do niego. O. Załadowane. I teraz te kabelki. Kabelki. Możesz, no ciężkie. Dobra, zapakowany samochód. Prawie po sądach. A jeszcze później, jak wrócę, stalówkę muszę wziąć. Widzicie, same telewizory muszę zapakować. Wow, rzadko, bo rzadko. Jadę tutaj do kolegi właśnie oddać te, chciałem sprzedać tę elektronikę, ale tutaj na przejeździe kolejowym pierwszy raz, jak żyję prawie ponad 40 lat, jest pociąg, cały skład. No mega, pozdrowienka dla wszystkich, Mikoli z SQRT9 na czele. No i jestem już u odpowiedniego człowieka, zobaczcie. Każdy z nas to wywala praktycznie, oprócz mnie. I może jest tam paru osób, im więcej tego się odzyska, tym więcej kasiórki będzie. 0,0, wytarowane. Kabelków troszkę było. O, czekaj, bo tu jakiś plastik się wziął. Tu kabel, ale nie, ale to nie. Tu jest i samochodówka, i wszystko po kolei. 10 kg dwa siedeko. Ładnie. 0,0. Będzie moje ulubione. Czarna magia. Jak dla mnie. Ja nigdy nie wiem, jak to oddzielić, dlaczego, co i jak. Próbowałem tego się nauczyć. No nie idzie, nie kolery. Komputer. No to jeszcze bym ci raz odsłonął, ale o. To jest telewizor, tak? Tak, no. To jest telewizor. To? Też. To jest. To też chyba. To też. Takie rzeczy też mi wrzucasz? A nie, to do dysku idzie. To tutaj też? Tak, no. O, masz to, komputer znowu. To? Też tutaj. Okej. To też jest, to też, czego to wiem, to też było, to też było, to też, jeszcze, to też, chyba przerzucimy do dźwięki. To jest kosa A, a tu kosa B? To są C. A to? To B. Tutaj. Czyli to, a to tutaj? To C. Może tam. To też tam, nie? To? Tutaj. To też to może tutaj A. To jest C. Czyli to jest C i to jest C, tak? Tak. No to masz wszystko C, a tu mam tylko to? W ręku, nie? To też jest C. Czyli to też. Ty, ja w ogóle tutaj patrzę, że tu jest chyba seberko w tym, wiesz? Zobacz tutaj, o. To jest seberko. To musisz mieć jakieś tam większe ilości, żeby to się, wiesz, ta. Opłacało. Dysk twardy. Jejku, miałem, wiesz, dyski twarde z domu jeszcze, bo miałem jeszcze dwa. To jest tu.
ciebie? Też tutaj? Też. To też? Z tego? Tak, wszystko, no. Okej. Tam były jakieś silniki, nie wiem, co to zrobić. Jak chcesz, to się możesz z tym bawić, jak nie, to policzymy to razem z napędami, bo to takie. Aha, okej, okay. To tam napędami to policzymy to. To też. Wszystko, no, cała to jest. Okej. To? To samo. Kurde, to jest zielone i to jest brązowe. Dlaczego? Chodzi o to, że ma ciężkie elementy. Takie, takie. Aha. To ma C. No to ma jakiś tam wyświetlacz. Farfarze walki też łamało się. Ja tu wszystko, będę wszystko, kurde. Do tego grama. Nie po to, żebym wyrywał. Dobra. To i to. Dobra. Płyty główne po 15 zł, 18 zł, 2 sztuki. Teraz są takie napędy 2,30 kg po 15 zł, 34,50 zł. 50. A złoty 50? Złoty 50, no to jest zmienione. A, okej. No, 3,50. Dobra, jest kasa. Kolejne elementy. Był zasilacz, teraz jest dysk twardy po 5 zł, 75. C? B. A, czyli B, bo są, nie mają takich dużo tych, mało tych układów, tak? Czy tych ciężkich. O, co to jest, patrzcie. No, i tak to właśnie wyszło. 178 zł. Za coś, co mogło trafić na śmietnik. Dobra, widzimy się za chwilkę rano. Poniedziałek prawdopodobnie będę chał na złom. Godzina 20:34. Pakuję ten złom. No. Kastro jest. Ale będzie zabudowany. Ja pierdykam. Po sam dach. Co tam jest? Stalówka. Niepotrzebny. No, zbierało się tego. Na aluminium. Te jakieś kabelki były. To jest nol chyba. O, trudno. Jeżeli jest dobrze miejsce, tak. Idealne. Takie rzeczy. Felgi też. Tak, wiem, że to jest aluminium, ale... Szczerze, nie chce mi się, naprawdę mi się nie chce. Oj, podciąłem się. Nie chce mi się. Dobra, czekaj, gdzie były te rękawiczki od Michała i od Ani? Dawaj je. Nie chcę mi się ich ciąć, bo po prostu ja już kiedy, no, fizycznie nie mam kiedy. O, od tej strony pójdę. Coś tu jeszcze było do zabrania? Coś tu jeszcze było. O, no to jest, zobaczcie. Jest pełno. To też chyba od nozu. To się wziął na ten pierdzielnik. O. Jest pieniędzy trochę, nie? No, jest trochę kosówki. I tym oto sposobem mogę powiedzieć śmiało, że mam złom zapakowany po sam dach. Dobra, widzimy się na złomowcu. Wiem, że się mieliśmy widzieć kiedy indziej, ale póki jestem na chodzie, że tak powiem, działam. Mówisz, że już skończyłeś? A to jeszcze. No.
no, zawsze coś się znajdzie jeszcze. Kolejne aluminium. Mało, bo mało, ale zawsze jest. To już jest naprawdę finito. Zobaczcie. Tak, tak, puszki aluminiowe. Kolejna stal. I na dzisiaj koniec. Jedziemy rano na złom. Rano, siemano, w poniedziałek. Jak widać, jestem na Złomowcu. Pozdrawiam kanał Michał Jania. Rękawiczki od was. Zapraszam na kanał oczywiście. No tak, bo tutaj mam transportowe rzeczy. Będzie tego, ojejku, a się na oglądacie, powiem wam. No jest tego trochę. Telewizorów. Co nie miara. Ale powiem wam takie, że to są pieniądze. Nie ma czego się wstydzić, nie ma czego tego i tamtego, tylko po prostu brać się do roboty, nie narzekać. Narzekać to każdy umie, a robić to nie ma komu. O, to będzie lepiej. Nie, to nie, bo to mi się usunie wszystko. Telewizor kupić pełno. Nie, to jest do aluminium. Pozostawiam sobie. Kurczę, a te osoby, które miały te ostatnie jakieś zapalenie płuc czy choroby, czy wy ten test tak długo kaszlecie po tym wszystkim? Bo już mnie szlak trafia. Ile można kasłać? No naprawdę. O kurde, ale tego będzie. Nie, to nie jest kwasówka, to jest zwykła stal, zobaczcie. A szkoda. Ale tego jest. Ja pierdzielę. Thank you.
O nie, Milberka pozostaje. Nawet taki kawałek. Masakra. Dobra, potem wam pokażę. Jeszcze wyjmuję. Jejku, ile tego jest? Niby mały samochodzik, a pojemny. Jeszcze takie coś i takie coś. No i zobaczymy, ile z tego dosunę. Trochę będzie może dzisiaj. Kto wyrzucił, a ja zapłaciłem 3 zł za kilogram. Postaram to się sprzedać za 5 zł za sztukę. Nówki sztuki, jak widać, wszystkie opakowania na płyty. Powiem, że to na sztukę. Dobra. Zarobiłem na złomie ponad 200 zł. To za to zapłaciłem 48. Wczoraj zapłaciłem, znaczy dostałem ładną ilość pieniędzy, tak samo za elektronikę, więc jest dobrze. No i co? Lecimy dalej. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, a ja kombinuję dalej. No to na razie, siema. A taka malutka dogrywka, 19.02, czyli 19 luty. Mamy 140 kg blachy po złoty 10 złom stali kwasówki 3 kg 10 deko po 4,60. Złom aluminium plastyka 4,60 miałem po 5 zł jest. Złom aluminium puszka 1,60 kg po 4,20 i złom stali sadowy, czyli ten gruby 4,80 miałem kiloma po złoty 20, no i mamy 203,74. A jeszcze właśnie spotkałem kolegę, który mówi do mnie, że przyjedź, bo mam dla siebie telewizor do oddania. No to jadę. No i tak, monitor jest, ale w gratisie się zapytał jeszcze, czy biorę pralki. Dawaj mi to. No dobra, kochani, ja wam życzę miłego dnia, miłego seansu, wszystkiego do dobrego. Co tu dalej życzyć? A, dużo zdrówka i trzymamy kciuki za osadnika. Musiałem zjechać, bo aż zobaczyć, żebyście to zobaczyli. 200 tysięcy 1 km. No, to się najeździł, ale brudno, bo lubię to pomacić. No, od razu lepiej.